www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come. Studio Dziki Zachód. Tak mi przyszło do głowy, że Krzysztofie Skowroński, jesteś prekursorem pewnych rzeczy. Nie wiem, czy przewidziałeś, czy masz taki instynkt w sobie po prostu, bo to, co realizujemy teraz za pomocą narzędzia o nazwie Lusia, tak mi się przypomniało w związku z zapowiedzią do piosenki, czyli studio Dziki Zachód, studio Wilno i tak dalej, na odległość radio prowadzone, jednak takie jak na żywo. Tyś to wymyślił w głowie swojej przed pandemią. Teraz to się zrobił standard, że programy telewizyjne zamiast zapraszać gości do studia, zwykle siadali przy stole i gadali ze sobą, teraz ustawiają ich na ekranie w kwadracikach i rozmawiają na odległość. Się ludzie dosyć szybko do tego przyzwyczaili. No, to w Radiu Wnet to było dawno, dawno przed pandemią wymyślone. I nie z powodu pandemii, a teraz porozmawiajmy o tej trzeciej wojnie światowej, o tych dokumentach Departamentu Obrony albo Departamentu Stanu, które pokazały się w mediach amerykańskich. To nie są do końca ich dokumenty, tylko to są dokumenty, które oni pozyskali. Jest to dokument napisany przez komunistyczną armię Chin. To się nazywa chyba Armia Wyzwolenia Ludowa, czy coś takiego. Wszystko jedno, Armia Czerwona, tylko że chińska. I oni memo pomiędzy generałami wysłali sobie, sumujące pewne wnioski na temat tego, jak powinna wyglądać trzecia wojna światowa, do której się przygotowujemy, i w związku z tym, gdyby zaistniała, to chcemy wygrać tę wojnę. No i Chińczycy takie scenariusze sobie rozpisali i stwierdzili historycznie, że pierwsza wojna światowa była chemiczna. Pamiętamy gaz musztardowy wrzucany do okopów przeciwnika. Druga wojna światowa, kluczowym czynnikiem, który ją zakończył, to była wojna nuklearna. Czyli wybuchy bomb spowodowały, że się tak przestraszyli wszyscy, że zakończyli tę wojnę. Tak jak broni chemicznej się przestraszyli w czasie pierwszej wojny światowej. Więc pierwsza chemiczna, druga nuklearna, a trzecia wojna światowa będzie biologiczna. Tak sobie zaplanowali Chińczycy i napisali takie słowa, że kluczowa broń zapewniająca zwycięstwo to będą wirusy. I od 2015 roku wiadomo, że mają zaawansowane programy eksperymentalne. Wciągnęli nawet Amerykanów głupich niektórych w to. I Ameryka finansowała różne eksperymenty w Wuhan. No na przykład SARS tam zrobiony został i eksperymentowali. Eksperymenty po angielsku, te, które prowadzą do trzeciej wojny światowej i do chińskiego zwycięstwa. To się nazywa po angielsku gain of function. Chodzi o to, żeby usprawnić pewne funkcje wirusa i chodzi o to na przykład, żeby usprawnić funkcję przenoszenia się. Każdy wirus się przenosi szybciej lub wolniej, do czegoś się doczepia, jakoś wchodzi do ciała przez oko, przez krew, różnie, to by przez ukąszenie komara. No więc, żeby usprawnić przenoszenie i żeby mocniej zabijał. Albo żeby zabijał wcale nie szybko, tylko wolno i długo, ale masowo. Gdyż celem jest wypuszczenie wirusa, to wszystko z tego chińskiego memo między generałami. Wypuszczenie wirusa, którego sobie stworzymy w chińskim laboratorium i my będziemy mieli na niego lekarstwo, a oni nie będą mieli, a zanim zrobią, to już ich wytłuczemy. Wypuszczenie po to, żeby przeładować systemy zdrowotne na terytorium wroga. Wszyscy lecą do szpitali, system się zawala, przeżywamy mniej więcej to, co teraz. Nerwowe ruchy zrobią, a to zrobią lockdown, a to coś tam, nic im nie pomoże, bo będzie tak usprawnione funkcje miał wirus, że się będzie bardzo szybko przenosił i zabijał. Właśnie chodzi o to, żeby długo umierali, żeby system był długo przeciążony, a nie żeby tylko puk zabić, tak jak bomba neutronowa. No i takie dokumenty Amerykanie
Z jakiegoś powodu udało się je teraz upublicznić. Już z Chińczykami widocznie aż tak nie współpracują jak jeszcze 2 miesiące temu, że się ośmielili coś takiego wypuścić z Departamentu Stanu. Australijczycy też o tym mówili. Indie o tym mówiły. To nie są jakieś tajne wiadomości ani teorie spiskowe, tylko ze środowisk rządowych wychodzą, a nie tylko od foliarzy. I no prezydent Brazylii, jego trzeba dodać, też gdzieś ostatnio się wypowiedział na temat pochodzenia wirusa z laboratorium Wuhan. My o tym mówiliśmy, nie wiem czy Wojciech Cejrowski nie od początku, ale w każdym razie od wielu, wielu miesięcy mówimy o tym, że to jest wirus z Wuhan. Czy to jest część tej wojny, trzeciej wojny światowej wywołanej przez Chiny? Tego jeszcze nie wiemy. Na razie udajemy, że to nie jest trzecia wojna światowa, tylko od taki sobie przypadek. I to jest moim zdaniem błąd. Udawanie, że to nie jest trzecia wojna światowa. Lepiej byłoby założyć, nawet niesłusznie, że jednak jest to trzecia wojna światowa. Bo wtedy byśmy podjęli kroki, które mogą nam uratować życie. To jest tak jak gaśnica w pokoju na wypadek pożaru, której nigdy nie używasz. Lepiej założyć, że pożar w twoim domu kiedyś będzie i ta gaśnica się przyda, niż udawać, że nigdy się nic nie stanie. Więc w takim przypadku, jaki mamy teraz, lepiej byłoby, bezpieczniej byłoby przyjąć, skoro nie wiemy, czy to już jest trzecia wojna światowa, czy przypadek, to bezpieczniej jest założyć, że to jest atak. No bo wtedy gorsza sytuacja jest, gdy założymy, że to nie jest atak, a jest. To chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Tylko tyle, że cały system gospodarczy jest uzależniony od tego wszystkiego, co dzieje się w Chinach. Gdybyśmy założyli, że to jest atak, to wtedy konsekwencją byłoby zerwanie rozmaitych stosunków z Chinami. Gdyby Amerykanie czy Europa zerwała stosunki z Chinami, wtedy by okazało się, że nie tylko brakuje aspiryny, ale też nie ma pralek, nie ma samochodów, nie ma komputerów, nie ma tego, nie ma tamtego. Tak, ale zanim nam się zepsują... Trampek nie ma. Zanim nam się zepsują wszystkie dotychczasowe trampki i pralki, to może przez chwilę będzie trochę trudniej, ale też nie zepsują nam się z dnia na dzień wszystkie, które dzisiaj mamy, więc przez jakiś czas damy sobie radę. Tak, no trzeba w sytuacji zagrożenia wojennego, trzeba zacisnąć zęby i przeznaczyć pieniądze, które chcielibyśmy przeznaczyć na budowę parku, trzeba przeznaczyć na budowę parku maszynowego dla armii. Tak, w sytuacji, kiedy no, dochodzimy do takiej ściany i boimy się, że to jest wojna, to tak, no, trzeba zerwać stosunki z Chinami i trzeba szybko się dogadać z Brazylią i Indiami, żeby one uruchomiły te brakujące produkcje, których już teraz nie kupujemy aspiryny w Chinach, to Hindusi niech nam produkują więcej aspiryny. Oni już mają fabryki aspiryny dla nas i konkurują z Chińczykami, to niech robią 2 razy więcej. Pomóżmy Indiom, bo to jest bezpieczniejszy partner, który nie chce z nami wojny, tylko chce kooperacji. To samo Brazylia. Brazylia produkuje na przykład odrzutowce, którymi na krótkich dystansach w Polsce się lata i za krótkie dystanse zagraniczne w Europie, Embraery. To jest kraj wysoko rozwinięty i ma dużo taniej siły roboczej, więc można postawić na inne miejsca na kuli ziemskiej, a nie tylko oszukiwać się, że no jak z Chińczykami zerwiemy kontakty, to się świat zawali, bo nic nie umiemy sami zrobić lodówki ani pralki. Przez chwilę nie będziemy umieli zrobić, albo ta, którą będziemy robili, będzie droższa, ale będzie też jednocześnie lepsza. Więc tak, no, tak, trzeba zerwać stosunki. Ale jednocześnie wiemy, że wszystko idzie w zupełnie innym kierunku. Tak. Nawiązywanie kontaktów, prezydent Biden właściwie bardziej pokojowo nastawiony do Chińskiej Republiki Ludowej niż Donald Trump. Europa w pełni otwarta na współpracę z Chinami. Polska plus 16 również w pełni otwarta na współpracę z Chinami. Chińczycy jawią się jak ten Kung Fu Panda, jako ten, który potrafi świat zbawić dobrem. No tak, popełniamy za pomocą polityków, którzy albo głupi, albo wykupieni, popełniamy zbiorowe samobójstwo. A w każdym razie pakujemy się w kolosalne zagrożenie. Bo jest taka możliwość, że to jest wojna. Jest taka możliwość, że wypuścili tego wirusa, niechcący czy chcący, ale z Wuhan. I coraz bardziej prawdopodobna
Wczoraj oglądałem pana naukowca, doktora, wirusologa, który powiedział coś takiego. Popatrzmy na ten wirus COVID. On się nie chciał przenosić na otwartej przestrzeni, tylko się najbardziej przenosił w zamkniętych pomieszczeniach. Tak był skonstruowany. Czy to taki się zrobił? No. Mówi, wiemy, że od początku wiemy, że na otwartej przestrzeni, na słońcu, na deszczu i tak dalej, na wietrze, na świeżym powietrzu nie przenosił się praktycznie wcale, natomiast w zamkniętych pomieszczeniach bardzo. Jak więc tego typu wirus, który niedobrze znosi otwarte przestrzenie, mógł przenieść się gdzieś z jaskiń tysiące kilometrów od miejscowości Wuhan przez wolną przestrzeń? Jak on mógł migrować, skoro słabo migruje w otwartej przestrzeni? No to byłaby wskazówka, że go przywieźli do tego Wuhan i zaczęli manipulować na tym wirusie. No, chociażby taka przesłanka wskazuje na to, że to jednak jest trzecia wojna światowa i manipulacje chińskie. Już teraz nawet WHO dopuszcza, mówi, no wcześniej mówiliśmy, że nie, ale teraz rzeczywiście no, trzeba rozważać również te teorie, że to był wyciek z laboratorium. Ale nikt się nie pochyla nad tą teorią dotyczącą, nawet nad tymi dokumentami, które mówią o 6 latach przygotowań do wojny biologicznej chińskiej armii ludowej. To też jest taka informacja, która jest niekomentowana przez polityków, może tak, dziennikarze. No jakby coś, tak po prostu. Jak spisek albo tak jak Chamberlain, który nie chce widzieć zagrożenia za pomocą Hitlera. Że on cały czas opowiada sam sobie bajkę taką, że z Hitlerem się dogadamy, on tam no, trochę pyskuje, nie jest groźny, Austrię łyknął, dobra, Czechy łyknął, dobra, no tam coś tam se łyknął, ale nas nie ruszy. No to jest oszukiwanie samego siebie. Ostatnie stadium raka, człowiek się oszukuje, że a tam dadzą mi tabletki, będę zdrowy. No trzeba stanąć w trudnej, nieprzyjemnej, śmiertelnie przerażającej prawdzie. To trzeba to było zadać pytanie, czy komuś na rękę po tej naszej demokratycznej stronie kuli ziemskiej, czy komuś na rękę jest taka sytuacja, czy jest ktoś, kto ma z tego jakieś korzyści, albo czy może mieć myśli dotyczące przyszłej konstrukcji świata z Chińską Republiką Ludową w roli głównej. Moim zdaniem są tacy, którzy mają myśl, tę taką okropną myśl, jak żeby zmniejszyć populację, zamknąć pospólstwo w obozie i zarządzać dużo mniejszym społeczeństwem, bo jak jest takie duże, to się trudniej zarządza. No to na pewno są tacy maherzy, ale ci politycy, którzy podejmują złe decyzje albo tak jak Chamberlain się oszukują, to moim zdaniem jest gromada bardzo małych ludzi, duża gromada, bardzo małych ludzi, miałkich takich, i to są pożyteczni idioci. Oni robią swoje pojedyncze kariery. I oni po prostu mówią, żeby się utrzymać na stołku, albo żeby dostać awans, tam Donald Tusk, żeby wyskoczył piętro wyżej, to opowiada to, co musi powiedzieć, żeby osobiście awansował. I on chyba nie analizuje tego, jakie to ma skutki, to co opowiada, albo swoje decyzje podejmowane, jakie to ma skutki szersze, bo jego interesują jego skutki. Jego emeryturka, jego biurko, jego szofer, jego tam córka, czy co on tam ma, w dobrej szkole jakiejś. I mamy miałkich polityków, a nie mężów stanu, małe osoby, małego formatu, chcą w ogóle kandydować w tych systemach tak zwanych demokratycznych, które mamy. No i to Chińczyk zarządza tym tłumkiem. Coś im zaproponuje, jakiś osobisty sukces i Tedros głupio gada i kiwa głową. To nie są nawet aktywiści ci ludzie. Oni nie mają w sobie jakiejś ideologii. To nawet nie są aktywiści. Aktywiści to BLM na ulicach, to są aktywiści. Też pożyteczni idioci, ktoś ich podniecił i to są aktywiści. Natomiast politycy to są karierowicze wszystko, małego formatu ludzie. I niespecjalnie inteligentni. No taki Bill Gates też wydaje się, że to wielki macher, a to jest bardzo mało inteligentny gość. Jak się go słucha, to
Schowaj jego twarz i, nie wiem, przeczytaj to, co powiedział. To po prostu jak z koledżu maturzysta, jakieś takie eseje, głupoty opowiada. Coś stworzył i do tego coś wie, bo to właśnie Bill Gates mówił o tym koronawirusie, o tej pandemii, ale teraz mówi, że będą następne gorsze jeszcze zarazy, tak przynajmniej takie słowa Billa Gatesa, tak. Poza tym, że się rozwodzi, oczywiście docierają do opinii publicznej. Po piosence osobna opowieść, bo to jest ciekawą teorię ekonomiczną znalazłem, dlaczego on się rozwodzi. No to bardzo piosenka to teraz, z dedykacją dla polityków. Dla ciebie mam. Dla ciebie znalazłem piosenki takie wolnościowe, w świecie country ciągle się śpiewa. Jeszcze piosenki na przykład ja palę i chcę se palić i to są moje płuca, więc się odwalta ode mnie i jeden facet na przykład śpiewać będzie za chwilę. Smoke that cigarette. Idę na balkon. Tylko to jest na krótkiego szluga. 2:40 ma piosenkę. Zdążę. Studio Dziki Zachód. No i a propos tego, mamy polityków, już Billa Gatesa zaraz obrobimy, znalazłem takie, zapisałem sobie określenia, jakie padają w internecie. Ludzie się orientują, że to są miałkiego formatu ci wszyscy politycy, że to nie jest mąż stanu, to nie jest gość, z którym byś się chciał spotkać i pogadać o czymś mądrym. Tylko to jest taki tam urzędniczyna podrzędny. Czy to Trudeau jest, czy to jest Macron. Dlatego się pojawiają w sieci określenia na temat polskiego rządu, takie, że sutenerzy polskiego rządu. Czyli, że są jacyś sutenerzy, a ten polski rząd to jest taka dziwka, którą sutener puszcza i ona robi, co on jej każe. No, czyli mają jakichś swoich sutenerów, którzy po cichu zarządzają i wypuszczają na rynek i każą coś robić. Rząd warszawski, pojawia się takie określenie. Trochę śmieszne, trochę pogardliwe. Ma odniesienia swoje historyczne, że to nie są samodzielni goście. Taki jest odbiór społeczny. Skąd się biorą takie określenia? No i chodzi o to, tutaj do Gila Batesa przechodzimy, żeby zmniejszyć pogłowie. Jak się zmniejszy, o to jest dobre określenie, jak się zmniejszy pogłowie ludzi na świecie, on twierdzi od wielu lat, to będzie dużo lepiej. Dla klimatu, będzie dla wszystkich w ogóle będzie lepiej, jak się zmniejszy pogłowie. Czyli nie jeść, nie rozmnażać się, wyszczepić i co tam jeszcze trzeba zrobić, żeby zmniejszyć pogłowie.